Czy on za tobą tęskni? Witam serdecznie, kochani, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Dzisiaj taki temat: tęsknota. Czy on naprawdę za tobą tęskni? Wiem, że wiele z nas rozstało się, ma ciche dni, kryzysy. Zobaczmy, czy osoba, o której myślimy, myślicie, myślisz, za tobą tęskni. Zanim zaczniemy interpretować karty, proszę o lajki, proszę koniecznie zasubskrybować mój kanał, by nie przegapić żadnych wróżb. Również proszę o komentarze, byśmy byli w kontakcie, byśmy mieli wymianę energii. To wszystko jest ważne dla mnie, inspirujące. Proszę również zobaczyć pod filmikiem. Tam jest mój e-mail loelia.orakel@gmail.com. Jeśli Państwo potrzebują wsparcia, porady, wróżby indywidualnej, zapraszam serdecznie na czytania indywidualne, gdzie mogę zająć się Państwa osobistą, ciężką lub jakąś skomplikowaną relacją. Dzisiaj, kochani Państwo, proponuję dwie grupy. Pierwsza grupa, karty Tarota i Aniołek. Druga grupa, karty Tarota i serduszko porcelanowe. Proszę, wybierzcie intuicyjnie, szybko, bez dłuższego zastanawiania się, jedną z tych grup. I odpowiem Wam na pytanie, czy on za Wami tęskni. Więc zaczynamy od grupy pierwszej. Aniołek biały. Czy on za tobą tęskni? Tak, on cierpi. Cierpi, jego serce jest złamane. Złamałaś mu serce swoją decyzją, swoim zachowaniem, być może zerwaniem związku, zakończeniem kontaktów. Cierpi, wręcz krzyczy, woła o pomoc. Jego serce zranione, pokrajane, zmęczone, bolące, pełne cierpienia. On cierpi. Podjął również decyzję, by o was zawalczyć, by pójść w waszym kierunku. Jednak myśli jeszcze, waha się i nie podejmuje żadnego aktywnego kroku. Stoi, patrzy w horyzont, zastanawia się, lecz jest pełen ognia, pełen witalności i energii, by zmienić coś, by wyjść tutaj z tej rozpaczy, żalu, tęsknoty, ogromnej tęsknoty, która rani mu serce, i by udać się właśnie w waszym kierunku. Pragnie również transformacji, zmiany raptownej. Tot, czyli dead, czyli śmierć. Śmierć, która mówi o tym, że coś między wami się załamało, skończyło, zrujnowało. Zaprzestaliście pewnie spotkań, kontaktów. Lecz on pragnie nowego początku. Słońce na horyzoncie, nowy początek, odrodzenie się, zmartwychwstanie się, nowej szansy. Czyli on pragnie podjąć tutaj jakiś krok, na razie myśli, no wręcz cierpi, rozpacza, tęskni, ale pragnie pójść w waszym kierunku, pragnie coś zmienić, przetransponować, pragnie, by zaczęło się z wami coś na nowo. Czyli tęskni i chce tutaj jakiejś zmiany, odrodzenia kontaktu, odrodzenia się spotkań, odrodzenia się czegoś nadzwyczajnego, nowego, lepszego między wami
i na pewno on podejmie tutaj jakiś szybki kontakt, ponieważ ósemka buław mówi o tym, że on na pewno będzie tutaj szybko, aktywnie podążał w waszym kierunku i nawiąże kontakt, czy pisemny, czy telefoniczny, czy przyjedzie wręcz, ponieważ jest to również karta podróży, czy przyjedzie wręcz do was, zapuka, zadzwoni, powie, że chce nowego właśnie początku, nowej szansy, odrodzenia się kontaktów między wami. Także kochani, grupa pierwsza, na pewno jest tutaj ogromna tęsknota, ogromny ból serca po tym, co się między wami wydarzyło, co się stało. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam teraz grupę drugą, czyli serduszko porcelanowe. Czy on za tobą tęskni? Tak, wspomina ciebie, tęskni, karta tęsknoty, karta sześciu kielichów, kochani, karta tęsknoty. Wspominania przeszłości, marzenia, sentyment, przypominanie sobie różnych pięknych chwil, momentów z tobą. Przypominanie sobie o waszych starych, jakichś pięknych przeżyciach wspólnych. Pragnienie jeszcze raz przeżywania tego samego. Pragnienie powtórki tych pięknych momentów. Także tutaj jest na pewno wspominanie pięknych momentów miłosnych. Tęsknota. Definitywnie karta tęsknoty. Pragnie osoba, o której myślicie, zacząć z wami coś stabilnego. As monet. As monet mówi o czymś stabilnym, o nowym początku, o szczęściu, o tym, by zacząć coś bezpiecznego w życiu, o coś solidnego, stałego, stabilnego, długotrwałego. Mówi ta karta o szansie na nowy początek. Także właśnie w związku, w relacji mówi ta właśnie karta o nadziei, o nowym właśnie między wami tutaj początku czegoś, rozpoczęcia czegoś jeszcze raz. Cztery monety mówią o zbudowaniu czegoś stabilnego, o zbudowaniu czegoś solidnego. Cztery mówi, liczba cztery mówi, czwórka mówi o stabilności, cztery ściany, cztery jakby tutaj filary, tak, cztery właśnie masywne filary, na których budujemy fundament. Ta karta mówi również jednak o trzymaniu się starych właśnie tutaj wartości, starej miłości, starego związku, starych przeżyć, dawnych przeżyć, trzymanie się kurczowo, być może właśnie tych chwil, momentów przeżytych z tobą, trzymanie się ciebie, twojej właśnie tutaj osoby jako partnerki, partnera, trzymanie się starych tych właśnie tej wartości, tego związku, czyli wspominanie, wracanie myślami, emocjami, uczuciami do waszych pięknych momentów. I tutaj papież, kapłan mówi o wartościach stabilnych, o tym, że ktoś właśnie wspomina was i trzyma się duchowo i etycznie, moralnie właśnie tego związku. Jest pewny, że chce zostać z wami, że chce zostać również wierny, że chce zdobyć wasze zaufanie, że chce czuć więź z wami i takie stabilne właśnie tutaj fundamenty, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Także
Karta kapłana mówi o czymś stabilnym, że chce tutaj ta osoba zbudować z Wami coś stabilnego, coś opartego na zaufaniu, na głębszych duchowych wartościach. Czyli nie tylko tęskni ta osoba, na pewno wspomina, myśli, ale również ma tutaj plany zacząć z Wami coś stabilnego, długotrwałego, pewnego, które da jemu również i Wam wspólnie bezpieczeństwo, stabilność. Kochani, czyli w dwóch grupach, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej, odpowiedź jest tak. Osoby, o której myślicie, które kochacie, które wspominacie, tęsknią również za Wami. Czyli jest to obopólne uczucie tęsknoty. Tęsknota nieraz boli. Rozdziera nam serce, jak tutaj na tej karcie. Tęsknota jest to uczucie bolesne. Ale egzystuje w nas. I również mężczyźni tęsknią za związkiem, pomimo że nie potrafią tego być może nam pokazać. Także dziękuję dwóm grupom, dziękuję wszystkim za odwiedziny mojego kanału. Zapraszam oczywiście codziennie i proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Do usłyszenia już wkrótce.